Śmiertelny wypadek. Nie żyje 76-latek śląskie. 76-letni mężczyzna zginął potrącony przez samochód. 76-letni mężczyzna zginął we wtorek rano po potrąceniu przez samochód w miejscowości Mielno w powiecie kłobuckim śląskie. Droga wojewódzka nr 491, łącząca Częstochowę z Działoszynem, została zablokowana, wynika z informacji służb kryzysowych. Wytyczono objazd lokalnymi drogami. Kierujący samochodem osobowym potrącił śmiertelnie pieszego przechodzącego przez ulicę w miejscu niedozwolonym, podało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach. Do wypadku doszło na ulicy Częstochowskiej, jednej z głównych dróg w Mielnie. Mimo reanimacji, mężczyzny nie udało się uratować. Jak wynika z danych śląskiej policji, minionej doby w województwo śląskim doszło do 8 wypadków drogowych, w których jedna osoba zginęła, a 7 zostało rannych. Odnotowano 214 kolizji. Policjanci zatrzymali 15 nietrzeźwych kierowców. Od początku listopada bieżący rok w regionie doszło do 42 wypadków drogowych, w których życie straciły łącznie z wtorkowym wypadkiem w Mielnie 3 osoby, a 48 odniosło obrażenia. Doszło do 1478 kolizji, zatrzymano 138 nietrzeźwych kierowców.